antypolak. Zaraz trzeba coś skombinować, może mi Robin przyniósł jakiegoś punczusia zawczasu, bo ja no mówię, byłem dzisiaj cały dzień prawie poza domem. To go, to lecimy. One free. Bolczak ma w pip pączków, zjedz u niego. Panie Bolczaku, a skąd ma pan w pip pączków? Ale czy będzie to ponczuś nadziany miłością, no jako drobina, to chyba tak. No mam nadzieję, że jakiegoś tam ponczusia może mi przyniósł albo kupił, no. No ja nie miałem kiedy. Działa cichota? Tak, wstała przed chwilą. Robina dziś w lesie moby ubiły i się zrespił na ulicy, sadyk. Minus konfa zrobimy. Drobina to ja bym nie brał. No ostatnio mi coś z kawusią chyba zrobił. I cyk, dyszka, wszystkiego co najlepsze panie Grusiu z okazji 12 czwartku. Wszystkiego najlepszego panie Striko, dziękuję za 10 miesięcy subika. To ile żeście pączków dzisiaj zjedli, czatownicy? Bo ja zero. Zaraz pójdę zobaczę, może mi jakiś robinek przyniósł pączusia jakiegoś. Mam dla ciebie wyzwanie panie Gruchamer. Co to było za wyzwanie? Brak narzekania przez ten stream Sirków. Podejmuje się. Działajmy. Zjesz ponczusia z miłością? Tak. Mama narobiła, ale ja nie wiem, bo jestem na diecie. Kurde, bo co to za dieta? 0, 2, 5, 6, 1. A też nie poszaliliście z tymi ponczusiami, widzę. 2 kilo faworków? Jasny gwin, to dużo. Razem z tobą 2 ponczusiu? Ja zadam 1,5 poczka, a co są z drugą połówką, żeś zrobiła? Ja na ten moment żadnego. Kurde, ja idę zaraz zobaczyć, czy jakiegoś ponczusia mam może w kuchni czy coś. Muszę zobaczyć. 1,5, 1,8. Myślicie, że on weźmie Rampy Town, czy nie? Ja tylko 3? No to kulturalnie. Siema, Daro. Dzień dobry. Bieda jest. Wszystko drogie. To nawet pączki tego. Na pączki nie ma. Sadek? No sadek. Zobaczymy, co on w ogóle weźmie. Gruby się spyta, ile zjadł pączków. Ile ponczusi zjadłeś? 9. Pewnie kurwa 15. Jednego? Jednego zjadł, zobacz, to i tak więcej niż ja. Dobra, zobaczymy co on weźmie. Kurwa, rampa. Ajajaj, czyli on wie, że rampa jebady. No nic, myślałem, że się gruby nie zna. Minutka, lecimy, okej. Dobra, to ja szybko siusiu skoczę, dobra? Czyli ile tam było? Tam było ze 300, nie? Ze 300, wiecie co? Weźmiemy Saruga. Weźmiemy Saruga i weźmiemy sobie surowce, a ja szybko pójdę siusiu w takim razie i lecimy, dobra? Zaraz jestem. Zobaczę jeszcze może przy okazji, czy jakiegoś ponczusia mam. Dobra. Jedziemy. Ostatnia moja nowa pasją jest oglądanie twoich wodów. Na podstawie nucenia to odgaduję piosenki. Jasny chuj. High level widz. High level widz w takim razie. I co, udawało się na razie? Kurde, panie Elajcie. Jasna dupencja, kolejne 5 subików. 30 już na tym kanale, żeście kurde mówię, w tym lutym to mnie tak z tymi subami obsypali, że nie wiem co powiedzieć. Już ślicznie dziękuję, kłaniam się w pas. Bardzo dziękuję za te 5 ślicznych subków. Dla kogo? Dla Królona, dla Siemka Cyber Black, Arakiel, Hara i Adista. Czatownicy to są jak najbardziej. I ślicznie dziękuję. Ślicznie dziękuję, witam wszystkich. Czy już sklepałem? Nie, jeszcze nie. Siema Sharpshooter, pozdro, pozdro. Dzięki za 5 miesięcy subika. Dobry, świetnie pan wygląda. Dzień dobry, panie Adista. Właśnie pan dostał subika do tego. Od pana Elajta. Tak to wygląda, tak się sprawa ma. Chujowo nucisz? Dobrze nucę. No i się wstydzę, bo mnie ciśniecie właśnie to, że chujowo nucę. Boję się wojny, kiciulek? Kurde, no jest nieciekawie, no. Co może to powiedzieć? No dobra. Będziemy to rysować, jeżeli oponent nie ręcznie, to my będziemy rysować. No i no jest nieciekawie, no. Ojejku. Bardzo dziękuję za subskrybera, a? Ładnie, ładnie to podziękowanie poszło. Jedynki gruby zrysował, no to w porządeczku. Ja miałem trochę dziwne te podziemia. Pewnie tak zaraz zostanę jeden hot timeouta. A za co ci wczoraj te timeouty light zrzucali? Bo ja już sam nawet nie wiem. Myślę, że ta ruska nutka, która tutaj nucisz, a może być może. Kocik, Aleksander Ryba Kocik.
Tak się nazywa. Bardzo fajna pioseneczka, polecam. Arpie. A bym powiedział, że te podziemia to też kurde takie jakieś, nie wiem, rozjebane mi się wydają, co? Ja troszkę tak, never lucky. Ale tak po prostu, od buta? Pytałem się, czy chcesz brownie bezglutenowe, bo ja zjadłem 3 kawałki. Kurde, w sensie chyba z glutenem nie miałem problemu. Nie wydaje mi się, żebym miał kiedykolwiek. Ale spróbować zawsze można, no. Dobra, czyli co, ciach. Co tu mamy? Tam portal. Ten portal jest okej, bym powiedział. Dobra, ciach. Wygląda, że jest ok. Dobra, jak rusy wyjdą, to nie będzie pan grył. Zobaczymy, panie Gieka. Dobra, kosmiczna żabka miała być. Nie wiem, czy jest z tego. Kamilo, spytałem się ze 3 razy, nie odpowiadał, to puszczamy. Kosmiczną żabkę z resuba Kamilosa. Dobra, cyk. Nie ma wentyl. Dobra, cyk. Bo może go nie ma? No może go nie ma, ale nie będziemy czekać na kosmiczną żabę. Musi lecieć. Musi lecieć kosmiczna żaba, tyle w temacie. Twitchowe żabki. Czekaj, czy on miał Kiriasa i kapę na biomie? Czy to boczny? Aha, po wyjściu ma Kiriasa kapę i czapkę szympansa. Jasny gwint. Kum. Jestem kosmiczną żabką. Zajebista jest, kum. Sauner, nigdy 5 miesięcy subika, witam. Kosmiczna żabka, Wisloud. Zobacz, jak ja tańczę. Zajebista. Rzeczy smaku nie ma, ale ja nie toleruję glutenu, a dietetyczka pozwoliła mi zrobić jeźdź. To zajebioza. Jak sobie możesz na takie coś pozwolić? Czy lubisz mnie? Oczywiście, że tak. O! Bum! Ja jestem kosmiczną żabką. Ale mam zajebistą double manę. Ja jestem Twitchową żabką. Lobby jednak wstało. Zajebista piosenka to jest. Nie wiem, dla dzieci, a mi się w chuj podoba. Ja lubię cię. Zobacz, jak ja tańczę. Czekaj, co mam na środku? Towera, tak. W środku mamy towera. No ma rampa, więc będzie olinował tego mida, nie? A ten boczny, kurde, zobacz. Od razu tu jest zamek, tu ma kapeka Kiriasa i czapkę Szympiego. Panie Lajcie, Boże jedyny, co pan tam wysłał? Tak, z Gierkę dam tobie rabacik. Okej. Okay. Ty lubisz mnie, oczywiście. Dzień dobry, Gołsik, dzień dobry. Ale dupcia, no była dupcia. To nie byle jaka ta dupcia. Dobra, tyry, ja lubię cię. Dobra, okej, czy grasz o 3 z Fantomem? Wiesz co, no na razie z Grubym zagram, a potem możemy ewentualnie zagrać, jak mi Gruby wymięknie czy coś, bo on napisał do mnie na fejsie, czy będziemy grać, wiesz? Tyrerum. Więc tam pewnie będzie chciał troszkę więcej przyrżnąć, mi się wydaje. Ja paczku zjedzony dzisiaj. No ja zjadłem, kurde, 0 i zaraz będę jadł 1 prawdopodobnie. He's banking. He's fisting. Zrobimy to? Zrobimy, nie? I'm coming. Boy, pojedynek store.
Amazing S. Tyterum. Ale ten świniak przyrżnął w głowę? Świnie na blesie robią zamieszki, bym powiedział. Robią, robią. Dobra, cyk. Tu miałbym jakieś puchy. I'm sorry. Dobra, czyli co? Tu byśmy nastawiali na razie kolejne sroki, nie? To co, może bym zrobił te wampu? Oj, next door. Amazing S. Dobra, ciach. Ciach. Spróbujmy ten wampu zrobić, wydaje mi się. Boj, next door. Ty, tego sporo jest. Patrz, ile go zjadł pączków, kurwa, 16? Co? Ale to takich pewnie malusich. Czy takiego pąka, wiesz, porządnego. Takiego porządnego pąka, czy takie maluchy? Takich z biedry. Ale to z biedry to chyba takie mniejsze są, czy nie? What the hell did you do? No, boy. That's a mistake. Get now. Grab me, man, now. Co tam jest? Jakiś kozioł? Dobra, jedziemy! You got me mad now. A czy pan zaatakował już motor? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale będę musiał. Aj, przerąbało mi. Different mag. Quick sir. Get now. Come in here now. Pum, 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 pum. Dobra, spróbujemy dobiec tu na chałupę chyba, nie? Czy... Nie no, spróbujemy dobiec na chałupę jeszcze, nie? No spokojnie. Dobra, no wygląda to spoko, nie? Nie wygląda jakoś mega zajebiście, ale wygląda to spoko. To mogę powiedzieć. Boy next door. Kurde, nie ma gdzie tu zaparkować, poważnie. Nawet tu. Dobra, jest. Udało się zaparkować. Dobra, spróbujemy zrobić to, nie? W tej turze. Tam holek. Dobra, czekajcie, jeżeli Facebook pingnie, to I'm sorry. Muszę jeszcze na chwilę na maila wskoczyć, dzisiaj na mailu nie byłem. Dobra, wydaje się, że wszystko jest ok. Dobra, go. Zobacz, jak ja tańczę, robię wywijańce.
Ciach. No ogry trochę dostaną po głowie, nie? Dobra. Trochę obrywało im się. Dobra, no musimy tu regnąć manę, co by się nie działo. Co by się nie działo, trzeba tu regnąć manę, trzeba zrobić tak. No, wydaje mi się, że co, zbierzemy tak, puchę, zrobimy becha, zrobimy nie. Becha, puchę i będziemy iść po resztę gołębi, będziemy szli pod aby manę. I potem lecimy już sobie chyba do góry. No bo to co, tu jakieś lipa, tu może być jakaś świnia ogr, tu może być coś fajniejszego. No, te trzy puszki są całkiem okej, widzę. Puchę becha. To puchę becha, bo żeśmy otworzyli puszkę, to tą puszkę trzeba zebrać. Więc jest git. Nie będziemy katować kosmicznej żabki, żeby się nie znudziła. Czy sprawdzę kebaba pod zamkiem? Raczej nie. Teraz to już na kebaby to już za późno. Teraz już trochę za późno na kebabowanie. Ta 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 ram ta ta ta. Jest Besio, jest powietrze, możemy oddychać. No dobra, czyli co? Zbiorę tu. Słuchajcie, chcę double manę, czy ja potrzebuję double manę? Nie, wydaje mi się, że chcę bardziej tempo spróbować podkręcić na ten moment, nie? Tak mi się wydaje. Zrobimy sobie to. No i co, w teorii musiałbym dwa bechy montować. Potrzebuję dużo kryształów, czyli treżuraków. Tu mam jeden treżurak. Więc jakieś na górze powinny się jeszcze znaleźć, nie? Nigdy za późno na kepsa. Czasami jest za późno. Witam streamera, co o bujnej grzywie, nutkę podsyłam na Wispie. Dobrze, panie BW, dziękuję za 10 miesięcy subika, witam. Dobra, tutaj Elite też chce jakiegoś za subki. Grałem już tę mapkę w kebabie pod zamkiem masz czarnego smoka, ale skoro nie chcesz, to się w tym tutaj. Sprawdzimy po grze, jak mnie oszukałeś. To ban, okej? Wermana? Kurwa, Wicked. Dobra, double manę pójdziemy. Ile zjadłeś dzisiaj pączków? Żadnego! Zaraz będę pierwszego pałaszował. Ale znaczył, jakie oko, kurde, szefito. Jakie oko szefita tam. Wermana. Czekaj, tego becha zostawię, bo będzie mi go szkoda. Oko wodza, nieomylne. Zobacz. Teraz mamy many, o Jezu. Trzynasto. Kurwa, dużo tych świń. Ale za to ogry. Ty, no ja muszę treżuraki jakieś znaleźć. A muszę jakieś treżuraczki znaleźć. I don't wanna... Powiedziałeś, że nie potrzebujesz double many? No powiedziałem, ale nie wiedziałem, że gildy tu nie zbudowałem, wiesz? Więc no oszukałem. Więc oszukałem, można tak powiedzieć. Może spróbujemy zrobić to dla expa, czy nie? Może? Pozdrawiam szanownego pana Nutka na prywie. Pozdrawiam panie Kacper, dziękuję za 2 miesiące subika. Pozdrawiam również, witam. A może jakbym zrobił to, to i plus to, to już byśmy mieli? Chociaż nie, siano jeszcze musiałbym zrobić, nie? Tę nutkę na wisp, dobrze. W sumie jak robiłem ten double money, to mogłem zrobić ten naga bank w sumie. Trochę skwasiłem tą rotację, szczerze. W sensie poprawne zagranie z mojej strony to powinno być zrobienie tego, tego. Żebyśmy potem mogli na spoko... Chociaż nie no, z drugiej strony jak będę szedł po double money, to mogę zarobić to, to i to. No dobra. Zrobimy to. Zrobimy to. Dobra. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Będzie jakiś nasuł dzisiaj grany.
Nie wiem, czy będzie dzisiaj jakiś nas uzgrany. Raczej Hirki, może na koniec Rancy. Zobaczę, Rancy albo LOL, pomyślimy. Pomyślimy. Mhm. Na razie Hireczki. Wszyscy mamy źle w głowach. No ta pucha spokoj, ta może być całkiem spokojna. Wiesz co, to jest Tokyo Drift, wiem. Siema Wykopek, dzień dobry. Pa 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 pa. Dobra, cyk. Dawaj WoWa. Kucu, powiedz mi, co w tym WoWie się zmieniło, co dodali, bo powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, nie czytałem patchnotesów, nic, nie wiem nic, co jest ciekawego? Co jest ciekawego, powiedz mi. Robisz kiedyś jakieś wprowadzenie w grę dla zielonych, panie Aya Revena? Kurde, może być ciężko, ale dużo osób o to pyta, więc... Maybe kiedyś, ale... Ciężko takie coś przeprowadzić, ja nie musiałbym grać... Jakąś bardziej bym powiedział, może non-ranked gierkę nawet bym powiedział. Raidu nie ma, sezonu PvP nie ma. Ale to co, jakieś dailyski albo nowa strefa, do której już trzeba zacząć grindować lepiej, bo będzie jak z tymi konduitami i wszystkim. Może coś z tych rzeczy. Dobra, no jeżeli nie zrobię siana w next, to jesteśmy udupieni. A oprócz siana muszę zrobić jeszcze te. Kurde, no ten double DD by mi się przydał, nie? Nawet logi nie brałem specjalnie teraz. Dobra, spróbujmy troszkę siana zostawić. Znerfili ci death stance? Jak znerfili? To co zawsze, grindowanie repy na unlocki, okej. Okay. Konduity zostały rozbudowane, zostały porzucone, nowa strefa farmienia i nowe daily. Czyli co, już nie będzie granych konduitów i tych... i konwenantów, że tak powiem? Co mnie nie dostaniesz, weź się mnie nie dodajesz. A jak było? Było... było 20-20, czy nie? Czy źle mówię? Było 20-20. Nie, to jakiś giga nerf, czy ja bym powiedział. Znaczy, okej, jest to nerf, ale czy jakiś giga, żeby... aż tak na tym, że tak powiem, ubolewać może? Może tak to w słowo ubiorę? Jest nerf, ale czy taki giga? To jest swój nerf? Ty, no nie mam jak zrobić kryształów, no. Czekaj, jeżeli wbiegnę tu, to dam radę dobiec tu, nie uja, ale mogę w teorii zrobić tu, na prosiaczku i dostać jeszcze atak dodatkowy wtedy. No spróbujmy, nie? Chociaż jednego tego becha postawić i za dodatkowy atak, o kurde faja. Najmniejszy! Are you fucking kidding me right now? Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. I zrobimy tak. I zrobimy tak. Dobra, chociaż jeden. Może nie double bolid, ale jeden na dwóch duelach już by było, nie? A to co, w teksturze zrobimy to plus to? Bo raczej mi double DD wiedzie. Double DD, double DD. Tam portal, double mana, nagabank. Nie, w sumie to może jedno DD. Jedno DD zrobimy. Jaki siusiak, taki treżurak, bank? Nieprawda. Jakby tak było, to bym dostał największy treasure ever. Nie wiem, no jest trochę tego łogra. Mam bardzo mało dueli gołębia. Boże, jaka nutka. Dobra, jedziemy z tym. Dobra, się. Propom pum pum, propom pum pum. Siadać, siadać, bo pan kierowca odjedzie. Pom, 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 pom. Jak za mało lata. Palec po budkę, bo za minutkę, no.
Diplo loga scouting. Shit, dostałem gówno właśnie, które mi się nie klei do tego, co mamy. No, syf. Szczerze, to syf niesamowity, żeśmy dostali. No dobra, parę bechów bym miał. To co, może jakaś topa? Czekaj, co jest na środku? Rampinie, tower jest na środku. Ciągle mi się myli. Ja się biorę dwójkę olkę, ile masz zamków? Może topę? No bo co, biorę to. Bo jak kupię gołębie, kupię bechy, no to wydaje mi się, że topa to jest, bym powiedział, kaszka z mleczkiem, no. Kaszka z mleczkiem to by była dla mnie. No magię, no to co, woda, diplo... Nie, woda, loga, scouting. Czyli bez diplo musiałbym to grać. A stary, brązie się łakany! On wyszedł już. To gruby lubi wyjść bez armii. Chociaż chyba ciężko wyjść bez armii w rampie. Szczerze. A tutaj nie widzieliśmy. Witam pięknie pan. Siema nos, witam, witam. No bo co, no mogę się cofnąć i zebrać tak. Gołębie plus beszki. To będzie 29 gołębi, a parę bechów, parę ogrów. Trochę mięsa. Siada wtedy topka. No i co, i z topki do breaka? No chyba tak by było najsensowniej to zrobić, nie? Ale skoro dużo ludzi o to wprowadzenie pyta, to może warto zrobić. Nawet na YouTube nagrać, wrócić potem od swoich zainteresowanych. No może, może. No często takie pytania się pojawiają, chcąc, nie chcąc. To wiesz, dla każdego zamku by trzeba by było, to dużo roboty. W sumie ja YouTube'a nie prowadzę. Tylko w sumie wtedy musiałby ten koleżka, nasz widz z YouTube'a to wrzucać, bo to widz wrzuca, nie ja. Pomyślimy. Bardziej, że też tak ciężko nagrać jeden szablon. W sensie, wiadomo, można nagrać, powiedzieć, co tam, na czym się skupić w danym zamku, ale no, każda mapa jest inna, nie? Każda mapa jest inna i masz inne prajo. Dobra, czyli tak, mięso, nie, armia. Tu dedeczek może i tu dedeczek. Tu się odciążymy i wtedy na breaka. Jak topa, topa. Topa. Będzie topa. Ile mamy dueli gołębia? Dwa, kurde. Trzech dueli gołębia nie widzę. That's a lot. Trzy duele gołębia. To jest różnica. Tyle co double mana jest, nie? Całkiem. Doktor Skóra, dzięki za followka. Dobra, jedziemy z kolejną nutą. Na gruby też timera nie ma, bym powiedział, że nie mieć timera na gościu, co ma jeden ataku i prawdopodobnie nie ma armii. No to średni interes. Więc my zaraz będziemy chcieli też wychodzić. Może w skrócie, jak grać matchupy, kiedy warto late, a kiedy robić all in. No, w sumie. Leksia dopiero co zrobił takie wprowadzenie do duelka na YouTube, ale jest po angielsku, like. Tak? No to nie wiem. No, pomyślę. Panie, ale ruch u mnie w bazie Amerykanów dzisiaj 80 km. Co ty gadasz? Bo co ty robisz, Jamraj? Przypomnij. Dobra, zrobimy tak. Tak. No 6 bechów raczej tam nie powinno dostać na twarz za darmo, nie? Dobra. Jest trochę mięsa znowu. To jest duel gołębia. Ornitolog jestem. Aha. Czyli po prostu widziałeś. Szkoda, że na to nie zdążę. Wow, no way. Nie no, Maxi to jest Maxi Wypers, nie? No to będzie Maxi Wypers.
Tak, jolo? Dobra, macie. No, bez armii skończę. No nie, jeszcze mi bechy idą. No, mam ściągniętą kontrę z bechów, zajebiście. Aj, macie, kurwa, tą topę. Łobuzy. Oj, miałem 6 bechów, super. No jak nie odda to... Bez wody? Nie no, woda. No scouting musi być. Niby coś tam jest, nie? W sensie szału nie ma, ta czapka jakby była czymś innym. Jakby ta czapka była czymś innym, to jasne. Ale w tym przypadku to może tak niekoniecznie. No dobra. No w sensie oddała, no straciłem 6 bechów i 7 gołębi. To czy oddała, to tak ciężko powiedzieć, synek. A z przyrostem musiałbym walić mida. Ale fajny przyrost, jak ja bechów już nie mam. Super przyrost. 50 kaski. Ta 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 ra ra ra. Ta ta. Ja mogę spróbować wychodzić teraz na burzaku plus coś, niby tu boczkiem, nie? I chyba tak spróbujemy zrobić. Pytanie, co to za strażnik tutaj jest? Jeszcze no nie wiem, no all in na encepensji, nie? All in na encepensji, musiałbym wody dobierać i lecieć do tego mida. No teraz musiałbym wyjść na pewno. Teraz będziesz miał kaskę na wykup bechów. No wolałbym te 6 co miałem, wiesz? A nie te martwe. No dobra, no próbujemy wyjść. Oby łatwy strażnik, wtedy po prostu zaburzakuje tego breaka, regniemy manę i co no. O, pokazał się. Co ty tam masz? Czekaj, co zrobiłeś w tej turze? Zrobiłeś neka 3-3. I co, będziesz chciał iść do mnie w dół, czy jak? Bo nie zrobił tych rzeczy tam. O ja pierdziele, nie no, to jest gruby. Tylko gruby tak chyba gra. Czekaj, QRT, ja jestem tu i następny mój break jest tam. Nie no, na haspidę to jeszcze mnie nie pojebało, żeby wychodzić, to be honest. Nie no, na haspidę nie wyjdę, nie ma chuja, to jest gleba z bomby. No szkoda, stracona tura w dużym stopniu. Kulka do tego. Tu zrobimy resource, tu zrobimy sobie już cytadelę. I tu możemy zrobić, dobra, resource jest. No dobra, no to co, regniemy manę i szukamy kolejnego breaka. No szkoda, bo jeżeli to by był normalny break, to bym sobie już zajął jeden zamek, a tak to mogę się w jajka pocałować. No chłop nie ma armii. Ale ma chyba spele, bo skacze jak małpa. Śmierdzi mi vorteksem po wyjściu, wam powiem, wiecie? Śmierdzi mi vorteksem po wyjściu, bo on dużo tej many nie ma. A żeby takie rzeczy robić, to jednak trochę tej many trzeba mieć. Więc tak. Bardzo dziwne granie z jego strony. No ale cóż, nakarmy węże? Nie będziemy karmić węży. Zobaczymy w jakim tempie on to zrobi, nie? Dobra. Muzyka, tak, kolejna nuta z resuba. Zrobił to, bym powiedział, w całkiem niezłym tempie. Od razu się rzucił w puszkę. A skąd ta magia? Ja się z tą armią nie ma opcji, żeby cokolwiek robił bez magii. No farmi teraz armię. No farmi puszki, jak zły. Czekaj, bo on kończył turę tu, czyli on szedł stąd i idzie w stronę mida. No, tym bardziej to są dwie dobre puszki tutaj, nie? Ja mógłbym z tym kombinować, ewentualnie dosiadł w jednej turze, nie? Tu bym miał orba do trzej, no.
Many nie regnąłem. Oto go double manka. On przejął zamek. Przejął zamek, cofnął się. No Diplo raczej nie zagram w tej grze. No żeby Tytana nie było. Bless RNG. Dobra. No musimy zaburzakować tą walkę. Dobra, zaburzaczkowane. A miałbym grać bez wody Diplo? No nie, no musimy zagrać all-in. Więc albo mi tego mida po prostu z czasem odda, albo kaplicę. Dobra, orb do dispela. Cytadela. Dobra, no i wszystko możemy zrobić. W sensie to wszystko. Jakby mnie teraz zaatakował, to myślę, że z encepencją i z maną powinniśmy wygrać. Czemu nie pojedziesz? Panie Hadenie. Czemu, że w jakiej ziemi tylko, nie że w jakiej ziemi tylko powietrza? To się spytaj tego, co to wymyślił, w sensie tego templa, wiesz? Ciężko mi odpowiedzieć. Jakie, że tak powiem, posunięcie za to. Ty no, dalej nie widzę tej puchy, no. Z gołębiem. Where is puszka z gołębiem? Zastanawiam się, a nie, w sumie będziemy, wiecie co zrobimy? Zbierzemy ten zamek, żeby się cofnąć tu, zebrać te dwa duele gołębia, bo potrzebujemy gołębie i zebrać ten zamek. No za, no staty, nie? No wszystkie olstaty musimy zebrać i cisnąć. Magia jest, kulka będzie. Może księga wody, albo księga ognia w sumie. Księga ognia byłaby amazing. Chciałbyś, żeby dodali implozję do duelka? To się mogliby zmienić trochę zestaw magii, nie wiem, zakręcić jakąś implozję może, nie wiem, zakręcić jakiegoś Armagedona. Jeżeli coś by w tych stronach działali, to bym się nie obraził. Tutaj są jakieś dwie puszki. Wydaje mi się, że wolałbym zobaczyć te puszki, żeby mieć cokolwiek, mięso tak samo. No to raczej słaba pucha, liczyłem na więcej. Jeszcze na lepszego strażnika. Dobra, ta jest akurat bardzo w porządku, bym powiedział. Pójdziemy tu, tu zrobimy sobie markecik. Dzięki temu mamy fajny trade już. A, możemy tutaj dychę, wydaje mi się, oddać łagodnie. Dobra, dwa kasle, trzeba zrobić jeszcze tylko... Trzeba jeszcze tylko zrobić... jednego becha. No tu miałbym papcie. Tu miałbym papcie. Co, bo co my potrzebujemy? Papcie widzę. Kulka do chaina zaraz będzie. Soj, czy szympan, skiria, shield. Czyli czekaj, to widzę, to widzę. Soj, szympan, skiria, shield. To jest dla nas najważniejsze. A
Potem to już chyba bez znaczenia wydaje mi się, co dostanę. Kurde, tylko no tej puchy z ptakiem brakuje, nie? Tym bardziej, że dużo ptaków straciłem, bo 7 na topie, nie? W sensie zagrałbym z panem jakąś community gierkę, czy będzie w najbliższym czasie taka możliwość. W sensie, jaka na przykład? Tylko czy potem w finale nie wyglądały tak jak na C, employ po walce? No właśnie nie, wiesz, bo... Zależy od stage'u gry, zależy od, wiesz, bo tutaj też masz w teorii, patrz, masz czasami walki, że masz chaina i po walce, nie? A na przykład w takim late game'ie mógłbyś się zastanowić, czy chcesz skasować jakiś stack z implozji, czy jednak chcesz dać prota, czy chcesz dać jednak prayera. No, mogłoby to otworzyć, że tak powiem, troszeczkę furtek, nie? Na jakieś zagrania. Więc tak. Więc... Może coś z tego by wynikło ciekawszego. Dobra, cyk. Czoła mnie rozkrada właśnie? Stara świnia jedna, no. Czekaj, co on tam podniósł? Kurwa, w oczach mi się... Co on podnosi, bo mi się w oczach jebie? Kurwa. Nie wiem, ty co to jest? Na jedno oko nawet nie widzę. Sprawdzałem. Ring do speeda? Nie, właśnie nie podniósł ringa do speeda, tylko coś innego. I się zastanawiam, co? To on Dunga nie miał, on po prostu tak bez manytu latał, bo tu ja mam Dunga, z tego co widzę. Dobra, czyli potencjalnie możemy go na manę porobić. O, jeszcze Soaza umie. O, jeszcze w koszmarze. O, so... No, oddaję. Bihi boy. Dawaj tego Bihi boya. Za 6 gołębi bym sapnął. No mam oazę, mam tego. No dobra. Czekamy. Znaczy dwa duele gołębia, w porządku, bo zaraz będzie przyrost. Siema, siema Ishmon, witam. No jest w porządku, no bo byśmy chcieli teraz jak najwięcej zrobić. Siema Niunia. Ogólnie wydaje mi się, że z tą oazą bym poczyścił, co się tutaj da, czyli oaza, gołąb, oaza, zrobić to, zrobić to. Czapka szympansa by była, tu bym miał dwa spell powera. No nas tylko i wyłącznie interesuje spell power tak naprawdę. Jeżeli połączę to z tym, to na 1000% konektuje mi da na raz, nie? Brak gildii? Prawda. Prawda, powinniśmy to zrobić, ale spoko, many mam jeszcze wystarczająco, wydaje mi się, by zrobić rzeczy stąd. Tak mi się wydaje. Trzeba jakiegoś dżina do inicjatywy na środek. Żeby mu taka mała armia, jakiś mały tryb. Poszedłem w maxi topę bardzo wcześnie. No i straciłem 6 bechów, 7 gołębi. Plus mięso. Ale wydaje mi się, że no jeżeli dobiję teraz bisówki, które to są no po prostu spell powerowe, to ja go po prostu na magię rozwalę z Doppelmanem. Zobacz, czy dojdzie, bo te drogi to serio zrolują czasami. W sensie z oazą i z studnią 1000%, mam 1000 movement pointów, nie ma opcji, żeby mnie doszedł, nie? To nie wiem, jak cholernie słaba droga musiałaby być. Musiałaby być okrutna droga. Musiała być naprawdę okrutna i paskudna ta droga. Dobra, czyli tak, ciach, ciach, tu gildia. To możemy sobie dla resetu zrobić, bo chcemy w tej turze no zrobić jak najwięcej, mi się wydaje. Chociaż w sumie widzę, że jednak z tą maną będzie problem. Dobra, jednego burzaka zróbmy. Będzie problem troszkę z tą maną teraz. Oh my god. Are you serious? Czekaj, tu można jeszcze naprintować tych move'ów, nie? Więc print some moves.
A mogę tego giganta kupić, jak stracę, to stracę, nie? Które powinien tokeny porobić. Dobra, Express Scouting elegancko, to jest, dobra, bierzemy. No wydaje mi się, że surki stąd też bym zrobił. Kurde, oh my god. Są staty, lot of staty. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. A tą pałkę możemy podmienić. A głównie mięso, więc się zgodzę. Głównie mięso, więc się zgodzę. Dobra, czyli ja bym zrobił chyba w ten sposób jeszcze. O kurde, kopium jeszcze wyżej jest, oh my god. Dobra, czyli co, tu burzaka przynajmniej z jednego. No soi na ten moment jest dla mnie bardzo eleganckim przedmiotem. Dobra, shielda? Shielda, bo będę musiał jeszcze jeden tam portal zapodać w tej turze. Kurde, ajajajajaj. No złośliwość tych kiełbas, że mi poszły po gołębie, nie? Dobra, jeden gołąb. Czyli co, fly jest odpalony, bierzemy expert logę. Tą dwójkę olkę bym zrobił. Dwójka, oj. Boltem je, czy lightning boltem? No lightning boltem, nie? Czekaj, ile to będzie many? Stać mi, dobra. I one hejsta też zrzuciły, nie? Co za spell znakomity z ich strony. Dobra, się. Ale mam dueli giganta tu. A lot of. Dobra, czyli tak. W tej turze będzie market. Teraz zakładamy soja. No mówię, dopompować tylko staty i się z nim tam gdzieś będziemy cyckać, nie? Z tym naszym chłopaczkiem kolorowym. Dobra, idziemy z kolejnymi nutkami. No wydaje mi się, że jakbym zrobił teraz to plus to. Tu jest stopa, tu są papcie. Papcie mam jeszcze w sumie u siebie. Tu miałbym tabard w ogóle. Boże, ile tu jest dueling gigsa. I mamy gąskę kopią, jeżeli gruby stwierdzi, że pora uciekać, nie? Też obawiam się, że może mieć dobrą armię, ale jeżeli będę miał dużo więcej spell powera od niego, no to wydaje mi się, że ustoimy to na spell powerze. Markecik na pewno, zrobienie tego. Wydaje mi się, że pójdziemy, zrobimy to, tu z buta, tu DD i tu DD. Wtedy może nawet tych butów nie będę robił. Ale z drugiej strony, jak będę szedł do mida, to raczej będę szedł z tej strony. A BH trzeba zrobić. Jakąś puchę z dżinem. Tu mogą być. I've been addicted to you. Obawiam się dużej armii z jego strony, that's all. Nie ma Kaszkaj. Goodbye my friend. Wydaje mi się, że będę brał armor zamiast ataku. Tak mi się wydaje. Ja Bobir. As you move on. Oj, serio chcą się bić. Jest.
Ty, se do hapu mógłbym dokręcić z tego co widzę. Nice, ring do speeda. Kurde, zastanawiam się odsetem do HP. I'm so hello, baby. Czy taki sneaky biki ja tak bardziej? Czekaj, bo w tej turze mógłbym zrobić to, nie? Zrobić to, zostawić jedno DD na to. I wtedy podpierdylamy mi da. Podpierdylamy mi da i co? Tyle. No dobra, chyba tak zrobimy. Może jakiś sportowy ser? Chyba nie dzisiaj. W weekend możemy. Ale czat śpi, a tu nawet kastelka nie ma. Chillera dzisiaj, wszyscy się obżarli pączkami. I ich odcięło od tego cukru, no. To daj coś na pobudzenie. A co byś chciał? Na obudzenie, przepraszam. A co byś chciał na to obudzenie? W sumie ja dzisiaj mam też taki spokojny klimat, bym powiedział. Szaleństwa starczy chyba po dzisiejszym dniu. Lander, 19 miesięcy, powodzonka dzisiaj. Dzięki bardzo, dzięki za 19 miesięcy resubka, witam. A, widzę, że muszę zrobić ten vortex już teraz. No dobra. Zaświetnie, chcę, żebym wysłał. Dobra, nie chcę. Ty, to weź tam sobie przypierdol parę przysiadów czy coś i się rozbudzisz, co? Aha. Powiedziałem ci, że nie chcę, a widzę, że mi wysłałeś. Dobra, wysłałem. A powiedziałem ci, że nie. Widzę, że ostatnio takie nutki zapadawał, chłopie. Dobra, są dziny. To może lepiej jednak nie ryzykujmy, okej, gej. Oj, zjebałem. Zajebioza. Namyśliłem się. Dobra, moje ambitne plany muszą jeszcze chwilę zaczekać. Czyli co, od nextury byśmy się czaili. No potrzebuję Kiriasa, potrzebuję Shielda. Czekaj, czy tu mamy Kiriasa? No Kirias, bez Kiriasa w sumie to się nie ruszę praktycznie. Set do hapu, lada moment. No wydaje mi się, że pójdziemy turę tu zrobimy jeszcze na szybko. W takim razie. Będzie grany Diplonie, będzie grany Contest Mida i mam nadzieję, że zaraz będę mógł go zrobić, bo szczerze to mamy przerypane, jak tego zaraz nie zrobię. Chciałaby tego, duszyk. Wybaczam, witam. Na pewno na raz muszę to zrobić, nie? A te ziemki skoro many nie reaguje znowu. Shit, ale dobra, Vortex zbiorę. Wezmę Vortex. Kurde, o, jest Shield 4. Dobra, to mi się klei to. Ty, to mi się to fest klei, bo dostanę ringa i dostanę... Dobra, git.
Widzisz, z każdego niepowodzenia można znaleźć zawsze jakieś rozwiązanie. Ja wiem, w teorii mógłbym czekać na jeszcze jeden przyrost, tylko jak on mi zaraz wyleci z tytanami na środku, to nie będzie ciekawie, nie? Shield 4 ring. Ale z setem do hapu wydaje mi się, żebym go ustał. Tak mi się wydaje. Kurde, ciężka sprawa, w sensie no... Ciężka sprawa jest w tej grze, fest. Patrz. To mnie troszkę ratuje. Kurwa, dostałem to diplo, nie mam wody. No to może być niewesoło na później. Jeszcze tam na biomie... Where is he? Kurwa, zrobił te tytany. Ciekawe, ile tego tytaniura ma, skubaniec. Czekaj, gdzie on kurcze jest? On na Sajda poszedł! O kurde. I on tu... O Jezus Maryjko! No dobra. A kurde, no zaskoczył mnie, w sensie nie widziałem go fesą, poszedł po Sajda. A czy też mogę się iść teraz lać? No nie powiem, że nie, będę miał tylko klatę różnicy w sumie. Więc może lepiej, że tu zostałem? Trochę ruchu stracone, co prawda. Kurde, faja, lajcie gigantonego suba dla Quezie. Witam, witam. Który tam? Trzeci miesiąc Quezie? Co ty tam wziąłeś? Michelle, wiesz jak jest. Ni chuja, nie puszczę tego już, pan. Panie Glorie, zdarzyło się kiedyś na duelu bądź innych grach, by na midzie wygrał taki sam zamek, który graczy ma? Nie, chyba nie, w sensie... nie. Nie wiem, czy ja tego mida sięgnę. On tu jest. Nie, sięgnę chyba. Znaczy no, w pewnym stopniu jestem gotów się napierdzielać, ale... nie wiem, czy aż tak mocno. Brak wody jest bolesny na ten etap gry, to be honest. No cóż, NCPNC w której ręce chyba będzie grane. NCPNC for the win. Jest tam trochę tego tytana. Love me. No nie. GG. Polska guru!